Dzień dobry, witajcie. 17 listopada, niedziela, najnudniejszy dzień tygodnia. Nie doczekałem się jeszcze mojego zadupka zrobionego, więc postanowiłem się wziąć za klejenie plastików. Zobaczcie, tak to wychodzi. Tak to wygląda. A zrobiłem to, zaraz wam powiem, jak drugi plasticzek gotowy, pospawany. Naprawdę trzyma się to super. Z tej strony tak samo. Te kawałki. Później to się już doszlifuje. Także tak to wygląda. Zobaczcie. Czym spawałem? Stara, poczciwa lutownica. 20 lat. Chyba już będzie miała. A może i nawet więcej. Zobaczcie. Takim czymś. Podocinałem sobie z tego starego policyjnego zadupka takie kawałki. Z tego lakieru trzeba to oszlifować. Bo z tym lakierem się źle to spawa. Oszlifowałem z tego lakieru i pomalutku sobie zaspawałem te elementy. Słuchajcie, nie mam lutownicy, znaczy nie mam nie lutownicy, no my mamy spawarki do plastiku, a też nie chciałem kupować, no bo około 200 zł trzeba by wydać, a mnie w sumie do niczego ta spawarka później nie będzie potrzebna, bo mam nadzieję, że już nie będę spawał żadnych plastików więcej. Jak to będzie, to się okaże. Szkoda mi było wydać tyle pieniędzy. Lepiej to wydać na coś do motocykla. I postanowiłem spróbować właśnie tą lutownicą. Wyszło naprawdę wbrew oczekiwaniom. Nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdzie. Naprawdę trzyma się to solidnie. Jest mocne. Stabilne. Zobaczcie z drugiej strony, jak to wygląda. Tutaj będzie jeszcze tylko szpachla. O, ten element tutaj też się udało wstawić. Fajnie dociąć. Ten element tutaj tak samo. Rant, proszę bardzo, troszkę większy zrobiony, żeby później można było ładnie dociąć. I tak to wygląda. Słuchajcie, no jeden element robiłem około pół godziny, 40 minut się z tym bawiłem. Wiadomo, z powarką pewnie poszłoby to szybciej, ale taką lutowniczką trzeba się wtopić w ten plastik tutaj w jeden, w drugi. I dopiero topić te elementy docięte, te kawałki docięte, żeby to wszystko ładnie miało ręce i nogi, żeby to się trzymało. Na to i tak jeszcze pójdzie żywica z włóknem szklanym, żeby to było mocniejsze, żeby to nie pękało nam po drodze. Także będzie to wzmocnione. Zanim żywicę na to położę, będzie to trzeba wyszlifować, ładnie to zrobić papierem ściernym albo szlifierką. I papier ścierny na szlifierkę wyszlifować, ładnie to zażywicować. Z drugiej strony będzie tylko wyczyszczone, tak samo będzie zrobione papierkiem ściernym, zmatowione, ładnie wyrównane, i z drugiej strony pójdzie tylko szpachla z włóknem szklanym. No i to już będzie praktycznie przygotówka taka pod lakierowanie. A tutaj, no zobaczcie, naprawdę efekt super, no. Sam jestem naprawdę zadowolony z siebie. Pierwszy raz to robiłem metodą prób i błędów, że tak powiem. No i udało się, no i naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczcie, ten spaw prawie jak profesjonalny. Tak, i ten drugi teraz. Pięknie to wygląda. Tutaj tak samo ten element wstawiony. Zobaczcie, rancik prościutko. Później będzie tylko delikatnie docięty, dopasowane wszystko i będzie git. Tak, także polecam każdemu, jak robicie takie rzeczy, mniej więcej wiecie, lubicie spędzać czas w garażu, tak jak ja na przykład, a potraficie coś sami z siebie stworzyć, zrobić. Nie kosztowało mnie to nic, chyba trochę prądu jedynie do lutownicy. Te elementy, tak jak mówiłem wcześniej, wyciąłem z tego policyjnego zadupka, z tego policyjnego kufra tylnego. Te plastiki, te kawałeczki sobie podocinałem, takie dłuższe, takie podłużne, cienkie mniej więcej. No i po kawałku spawywałem to w ten plastik. Naprawdę powiem wam, super to wyszło, super, i trzyma się to rewelacyjnie. Nie spodziewałem się, że bez spawarki do plastiku mi to tak pójdzie, ale się udało. Także dzisiaj tak na szybko, na krótko, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Jak zwykle w naszej ewioderce
naszych boczkach od ewiaderki. No i tyle. Także bierzcie się za robotę, jeżeli ktoś tam ma takie coś do zrobienia. Nie wysyłać nigdzie, bo z tego co się dowiedziałem, w granicach 400-500 zł kosztuje spawanie plastików. Słuchajcie, no ja na razie pospawałem, to nie kosztowało mnie to nic. Także 4-5 stówek zaoszczędzone, które można wydać na jakieś bajery do motocykla, na części, które brakuje, powiedzmy na jakieś inne takie rzeczy, nie? Chyba że komuś nie szkoda kasy, no ale to wtedy się kupuje nie z Francji sprowadzoną fujarę, tylko już normalną wersję cywilną. Ale jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, naprawdę szybki, fajny sposób, żeby sobie coś takiego ogarnąć. Polecam. W razie pytań oczywiście jak najbardziej pomogę. Także pytać można na e-maila, można pod spodem w komentarzach pytać co, gdzie, jak. Bardzo chętnie udzielę wskazówek mniej więcej jak ja to zrobiłem. I co do innych rzeczy tak samo. Także jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na wszystkie odpowiem. No nic, dzięki bardzo za uwagę. Czekajcie na następny film. Aż znowu coś wymyślę, czekam na mój nieszczęsny zadupek. Gdzieś coś to długo jakoś schodzi, ale mam obiecane, że będzie zrobione tak jak trzeba, a nawet może i lepiej. Także trzymam kciuki, żeby jak najszybciej to odzyskać, pokleić i pomalutku będziemy szykować się do lakierowania tych boczków. Dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, lewa w górę.